Mamy daną funkcję y od x równa się 7 do potęgi x kwadrat odjąć x. I chcemy obliczyć pochodną tej funkcji po x. Ile jest dy po dx? I jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie. No właśnie, co my tu mamy? Widać, że mamy do czynienia ze złożeniem funkcji. Nawet pokolorowałem to, dzięki czemu widać to nawet lepiej. Mamy złożenie funkcji. Jakich funkcji? Funkcją zewnętrzną jest funkcja wykładnicza, 7 do jakiegoś wykładnika. Nazwę tę funkcję powiedzmy V, czyli V od x to jest funkcja 7 do potęgi x, funkcja wykładnicza. A funkcja wewnętrzna, nazwę ją powiedzmy U od x, to jest x kwadrat odjąć x. I teraz, co to znaczy, że to jest funkcja złożona? To znaczy, że y od x, żeby obliczyć y od x, no to mam funkcję zewnętrzną, czyli tę, która działa na końcu. To jest funkcja V i ona działa na wynik działania funkcji u. U od x. No i to jest takie złożenie. Najpierw obliczam x kwadrat x, a następnie podnoszę 7 do takiego wykładnika. Funkcja V to właśnie podnoszenie 7 do wykładnika, a za wykładnik wstawiam wynik działania funkcji u. Czyli to jest takie złożenie. No i żeby obliczyć pochodną funkcji złożonej, no to skorzystamy ze wzoru na pochodną funkcji złożonej. To może go teraz tutaj szybko przypomnę, czyli. Taka pochodna tego, to będzie dy po dx, to jest, jak wiemy, pochodna funkcji zewnętrznej, czyli v', obliczona na takim argumencie, jak był, czyli u od x. I to pomnożone przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli u' od x. Możecie się spotkać z inną notacją, dlatego tutaj napiszę też, jak to wygląda w innej notacji, w takim mianowicie, że tutaj mamy v' w punkcie u, to można myśleć, że to jest dV po dU, może ja ten kolor, po dU, czyli pochodna V po jej argumencie, razy pochodna tego argumentu, tej funkcji wewnętrznej, po X. To jest inny zapis tego samego. To jest V' po argumencie, a to jest U' po jej argumencie, czyli po X. No dobrze, jakby tego nie zapisywać, możemy teraz skorzystać z tego wzoru, może napiszę tutaj na dole, żeby mi się zmieściło w jednej linijce. dy po dx równa się. No i teraz muszę obliczyć, te pochodne, to może tutaj sobie napiszę, że V' od X to zgodnie z tym, co wyprowadziłem w poprzednim filmie, to jest 7 do potęgi X razy logarytm naturalny z 7. Tam sobie wyprowadziliśmy taki ogólny wzór na pochodną funkcji wykładniczej przy dowolnej podstawie i teraz go stosujemy tutaj dla podstawy 7. Tu mamy logarytm naturalny z 7, przez to nam się pomnoży ta funkcja. No a U' to jest łatwo obliczyć, bo U' to jest po prostu wielomian, czyli to jest 2 razy x, pochodna x kwadrat to jest 2x, pochodna x to jest 1, czyli odjąć 1. No to mamy już wszystkie składniki, które muszę wstawić do tego wzoru. Czyli tak, tutaj będę miał 7 do takiego wykładnika, jak był, do funkcji u od x, czyli x kwadrat odjąć x, ale pomnożone przez logarytm naturalny z 7, czyli na razie wykonałem to, napisałem v prime od u od x. To jest 7 do takiego wykładnika, jak był, razy logarytm naturalny z 7. I teraz to muszę pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli przez 2x odjąć 1. Mnożę przez u', które obliczyłem tutaj. Czyli to jest wynik, że z 7 do potęgi x kwadrat to 7, razy logarytm naturalny z 7, co było zróżniczkowania tej funkcji wykładniczej, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna tego wykładnika.